ORP Orzeł, gra od wydawnictwa, od Instytutu Pamięci Narodowej. Zmyl przeciwnika, aby wygrać. I to jest gra dla dwóch osób. No, łodzi podwodnej, tak? Polskiej łodzi podwodnej. Wiek od 12 lat, dwóch graczy, od 20 minut zabawy z tym wiekiem, może trochę dużo. I oglądamy. Zawsze jak z IPN-u, bardzo fajnie zrobione instrukcje, bo poza instrukcją, tak, tutaj dwie strony, no jedna musi z Stalina do Wielkiej Brytanii przez Cieśniny się przedostać, no a druga strona to Niemcy, Kriegsmarine, chcą go zniszczyć, tak, żeby nie uciekł im. Ale co jest fajne, wy tak, jedno, bo takie mechaniki, które są popularne i lubiane, czyli odkładania kości, tak, wyrzucamy z grupą kości, potem pojedyncze tych kości odkładamy sobie. I z tych kości są akcje. A druga rzecz, no, mechanika związana z blefowaniem. Będą takie żetony tutaj kursu. I część z nich rzeczywiście będzie naszym kursem, no a część będzie blefem. Więc taka gra w ciciu babkę trochę, tak, ucieka, tak, krąży, chce zmylić przeciwnika. Fajnie pomyślane to jest. A tu go śledzą, tak, stawiają miny, no i próbują go zatopić. I w tych instrukcjach zawsze fajne jest to, on dotarł tak, do Cieśniny, wypływa sobie i udało się, koniec gry, zwyciężyli nasi od autora, ale fajne jest to, że zawsze są te opisy takie popularno-naukowe, tak? ORP Orzeł, narodziny legendy okrętu Widmo. Okręt Widmo, jako że udało mu się uciec, tak? Cały Bałtyk przepłynąć. No i są historyczne zdjęcia. Biografie, czy tam biogramy, to takie krótsze noty biograficzne tych różnych tutaj oficerów, tak. I po kolei, o, jeszcze mamy porównania przykładowych jednostek, tak, podwodnych, jak na tym tle orzeł wypada. No i od momentu stworzenia, tak, tego statku, wodowania, aż po ostatnią misję, gdzie zatonął, bo on nie powrócił. Nie ma muzeum, gdzie gdzieś tam ORP Orzeł można zwiedzać. On nie powrócił, zatonął, tak. Historyczne zdjęcia. No i opis przebiegu służby. I to jest fajnie sobie przeczytać, pooglądać te wszystkie schematy, zanim się rozegra prawdziwe wydarzenia historyczne na nowo, tak? Możemy zmienić historię. Albo ją powtórzyć. W tym wypadku lepiej powtórzyć, bo udało im się uciec, tak? Przedostać do Wielkiej Brytanii i potem służyli w marynarce Wielkiej Brytanii. Wykaz członków załogi zaginionych podczas patrolu w maju 1940. W 1940 stracił się z nimi kontakt. No i tu skąd te wszystkie informacje, ta biografia, no i informacje, kto zaprojektował i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te informacje, kto jest odpowiedzialny za ten projekt. Tak to wygląda. To samo otrzymujemy w angielskim języku, tak? Tutaj dla Polonii, Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. To samo, tylko inny język. No, teraz już właściwe komponenty sobie obejrzyjmy. Tu jeszcze Bitwa Warszawska, ta już niedawno pokazywana dobra gierka. Monte Cassino widzimy, tą trylogię lotniczą, tak? 711 i 303.
U mnie 303 została w kolekcji, fajne gierki. Miś Wojtek dla młodszych dzieci, ale też ładna mechanika, no i ta legenda tego misia żołnierza, tak? Teraz oglądamy planszę. No, plansza składana na wiele części, bo pudełko nie jest jakichś takich dużych rozmiarów, a plansza nam trochę miejsca zajmuje. Jeszcze momencik. Tak, i plansza jest dwustronna, bo z jednej strony będzie po polsku, z drugiej po angielsku. Tak, no i tu widzimy, tak. A tutaj jest Zatoka Fińska. Tu mamy miejsce startowe, Tallinn, bo z Tallina wystartował. Tutaj mamy sobie dopłynąć na którejś z tych pól. Co jeszcze? O, jak takie kreski są, te pola nie łączą się ze sobą. O tym trzeba pamiętać. Wygląda to tak. O, mapa. Podobne wzornictwo do innych gier z IPN-u. Mi się to wzornictwo bardzo podoba. Przypomina mi takie mapy właśnie wojskowe, mapy sztabowe, polowe. Dla mnie to jest fajne wzornictwo. Cieszę się, że pozostaje IPN z tym wzornictwem. Zasłonki gracza, żeby przeciwnik nie wiedział, jakie żetony wydaliśmy, jakie nam pozostały jeszcze. No i tutaj żetony, tak? One będą dwustronne. Bo może być gdzieś pusta woda. Tutaj nie widać okrętu, a tu jest okręt, tak? Oprócz tego mogą być pusta woda lub bomby, miny. I tu jako ten kurs. No, a tutaj, że właśnie te miny mogą być, ale nie muszą wcale. No i tutaj drugi komplet. Co jeszcze? Całkiem ładna miniaturka. Jak ktoś lubi jeszcze malować, to tym może sobie to pomalować. Fajnie zrobione, że też na wodzie, tak? Pokazane, że wypływa na powierzchnię, na fali. Przez to też się lepiej trzyma, bo sami spotkaliśmy się już, że same takie patyczki są, jako łódki, łodzie podwodne. A tutaj to się bardzo wygodnie trzyma, że ja uważam, że to jest dobry pomysł, że zrobili pionek na wodzie, tak? Wypływającą na powierzchnię tą łódź podwodną. I kostki. Kostki z tyłu to wygląda tak. No mamy zarządzanie kostkami, tak, odkładanie tych kostek. Za każdym razem musimy odłożyć jakąś kostkę. A oprócz tego mamy blefowanie na tych literkach A lub ci na tych minach. Są miny lub nie ma min. Jeszcze zobaczmy kostki. Kostki drewniane. Niektóre są właśnie, że albo. Niektóre są pojedyncze, tak? Obejrzymy je. Miny, mgła, coś chyba nic się nie dzieje. Obserwacja, atak, obserwacja. Wyjście w patrol. Tam, przygotowanie do patrolu, patrol. Kurs, tak. Widzimy, niektóre są na czarno, a niektóre tutaj dla tych na czerwono, a tutaj dla białe i czarne, tak. Co tu jeszcze jest? Te będą pewnie do łodzi podwodnej, bo mamy wypłynięcie na powierzchnię. No, a tu są widać, że są statki pokazane, tak? Takie marynarka, ale nie statki podwodne. Cztery i cztery kości. Tak to wygląda przy otwarciu. Wydaje mi się, że będzie bardzo fajna gierka. Zabawa w kotka i myszkę, w ciuciu babkę. Jedni próbują uciec, drudzy próbują ich zatopić. A oprócz tego zarządzanie kośćmi, tak? Że odkładanie do puli po wyrzuceniu kości. Więc takie mechaniki z kostkami, jak ktoś lubi, a one są popularne generalnie w grach, to coś też się spodoba, plus blefowanie z żetonów. ORP Orzeł, no i oczywiście realna historia, tak? Wzorowanie na nieprawdziwej historii. W takich klimatach wojskowych.
się to podoba, bo zazwyczaj są z pierwsza gra z IPN-u były łodzie podwodne, tak? Wcześniej gdzieś tam były samoloty, były oddziały jako armia, kawaleria, tak, piechota, ale nie było nic o były łodzie podwodne. Tym ja nie pamiętam. No i tu właśnie mamy coś z łodziami podwodnymi, ze słynną łodzią podwodną, widmo nazywaną przez niektórych. Odtwarzamy fajną historię z przeszłości. ORP Orzeł. Dzięki.